Dobrý večer. Vítám. Ja, wir haben am Anfang sehr mutig gespielt und unser Plan, den wir unter der Woche auch trainiert haben, sehr gut umgesetzt. Na początku graliśmy bardzo odważnie i plan, który sobie na początku tygodnia założyliśmy, bardzo dobrze przełożyliśmy na rzeczywistość. Gerade gegen so eine Mannschaft wie Leverkusen, die auf 20 Positionen oder im Kader 22 sehr gute Spieler haben, muss man mutig spielen, muss man auch versuchen, Ball zu halten. Szczególnie z taką drużyną jak Lech Poznań, która ma w swojej kadrze 22 bardzo dobrych zawodników, trzeba grać odważnie, trzeba utrzymywać się przy piłce. Ansonsten kann es ganz schnell gehen, dass man hier runtergeht. W przeciwnym razie jest to bardzo szybko, można tutaj przegrać. Unser Spiel ist natürlich auch immer ein bisschen mit Risiko behaftet, das gehört dazu. Nasza gra jest zawsze troszeczkę powiązana z ryzykiem, to po prostu do tego jest, no, tak się gra. Ja, erste Halbzeit dann 0-0. Ich glaube, der Großen hat eine Chance gehabt. Gefühlt hatten wir mehr Spielanteil und waren, wie man so schön sagt, besser im Spiel als die Heimmannschaft. Pierwsza połowa zakończyła się rezultatem 0-0, ale tak czuliśmy, że chyba my mieliśmy troszeczkę więcej z gry, Poznań miał tylko jedną okazję. Hat nicht so viel gesehen zu Kaminski, der für mich einer der besten Flügelspieler ist. Und auf der anderen Seite ebenfalls ein sehr guter Junge. Die Schärfe haben wir im Griff gehabt. Aber war gut isoliert. Udało nam się zneutralizować Kamińskiego, który uważam, że jest bardzo dobrym zawodnikiem. Tak samo Iszaka i Amarada, którzy nie mogli tak rozwinąć skrzydeł. Die Tore zu erzielen, wir haben uns auch diese Woche über diese Standardvariation unterhalten und ich denke, wir sind nah dran, mal um direkt das Tor zu erzielen und ich denke, dann die Chance von Zechi nach dem Eckball, das hätte das 1-0 sein können, aber wie gesagt, 0-0, Halbzeit. Widzieliśmy, że nie będzie tu łatwo nam strzelić gola, dlatego bardzo mocno w tygodniu zajmowaliśmy się stałymi fragmentami gry. I niewiele brakowało, abyśmy z takiego stałego fragmentu rzutu rożnego uzyskali bramkę, ponieważ olbrzymią okazję miał Cech, ale do przerwy zakończyło się 0-0. Und ja, wir wussten auch, dass die zweite Halbzeit, dass wir den gleichen Fokus beibehalten müssen, dass wir eine gute Struktur und Ordnung in der Defensive haben müssen. Widzieliśmy, że w drugiej połowie musimy tak samo zachować taką samą dyscyplinę, szczególnie w defensywie, jaką pokazywaliśmy w pierwszej połowie. Es war über den ganzen Spielverlauf ein sehr spannendes Spiel für mich, weil jederzeit konnte mir etwas passieren, im Positiven als auch im Negativen. Uważam, żeby to przez cały mecz bardzo ciekawy mecz, ponieważ wiele mogło się wydarzyć zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Ja, mit der gelb-roten Karte natürlich hatten wir dann leichte Vorteile, aber so einfach ist es nicht. Wenn man einmal mehr ist, da spielt man nicht einfach mit Fuß an die Wand. W momencie, gdy w przewadze po uzyskaniu przez zawodnika Lecha drugiej żółtej kartki, troszeczkę uzyskaliśmy takiej przewagi, ale no, mimo wszystko na pewno nie jest łatwo grać mimo to z jednym zawodnikiem w przewadze, jeżeli gra się przeciwko drużynie, takiej drużynie jak Poznań. Ja, haben wir das 1-0 erzielt, eine schöne Kombination. War natürlich in dem Moment, außer Häuser, wie man schön sagt, das war Emotion pur. Po ładnej wymianie piłek, po ładnej grze kombinacyjnej uzyskaliśmy bramkę na 1-0. Naprawdę w tym momencie to były wspaniałe emocje. Ale w fußball so ist, passieren wir dann sehr spät im Spiel, das 1-1. Nicht nötig, absolut vermeidbar. Jak to w piłce nożnej bywa, w ostatnich minutach tracimy bramkę na 1-1, zupełnie niepotrzebnie. Ta bramka była to, nie musiała wpaść. Das ist sehr ärgerlich und frustrierend im Moment. Bardzo nas to w tym momencie denerwuje i wręcz tak troszeczkę frustruje. Weil wir waren sehr nah an einem Sieg und ich glaube, wenn wir das Spiel heute gewonnen, dürfte sich hier keiner beschweren.
ponieważ byliśmy bardzo blisko zwycięstwa i myślę, że gdybyśmy ten mecz wygrali, nikt chyba tutaj by nie miał pretensji. Wenn die großen Leute das Tor mit einer guten Einzelaktion oder einer Kombination erzielen will, würde ich mich wahrscheinlich weniger ärgern, aber die Art und Weise mit langen Ball auf Sauron, wir wussten darüber Bescheid, wir haben die Woche darüber gesprochen, wir wussten auch, welche Zonen wir besetzen müssen. Wir mussten sehr achtsam sein auf den zweiten Ball. Gdybyśmy stracili bramkę po jakiejś ładnej wymianie piłki, po jakiejś ładnej akcji, to bym tutaj nie miał pretensji, ale no niestety straciliśmy bramkę, którą w sumie, o której przez cały tydzień mówiliśmy. Długa piłka na Salomona, to było przewidywalne. Potem ta piłka trafiła w strefę, która była niekryta. Aber den Rückraum im 16er und am 16er müssen wir einfach viel besser absichern. Widzieliśmy, że można przegrać pojedynek powietrzny z Salomonem, ale po prostu strefę tą, w którą wpadła później piłka, po prostu musimy dużo lepiej zabezpieczyć. Das ist, was wir tut, das ist auch was die Mannschaft im Moment in der Kabine richtig frustriert. To jest to, co boli i to, co w tej chwili całą drużynę w szatni dosyć mocno frustruje. Ja, warum sowas passiert? Weil Menschen Fehler machen, weil deshalb auch teilweise einfach nur passiert. Dlaczego coś takiego się zdarza? Po prostu, ponieważ ludzie robią błędy, po prostu czasami coś takiego może się przydarzyć. Zudem, mussten wir im Laufe des Spiels Kamil Rieger, der bis dahin strategisch sehr gut gespielt hat, verletzungsbedingt auswechseln. Dann haben wir kurz bevor das Tor passiert war, nochmal unseren Youngster Smolinski auswechseln müssen, der auf dieser Position spielt. Und dann gab es natürlich diese Operation und Leckbrunnen hat diesen einen Moment ausgenutzt. Do tego niestety straciliśmy Kamila Dregasa, który bardzo dobrze grał strategicznie w środku pola. Zaraz krótko przed stratą bramki też naszego młodzieżowca Smolińskiego, który też bardzo dobrze w środku to zabezpieczał. Tak to właśnie ta bramka wtedy z środka pola została stracona. Także niestety nasza podróż do domu będzie taka z... No, będziemy się dosyć mocno denerwowali, będziemy kreślić się. Cała Länderspielpause, cała Zeit, ein paar Sachen weiterzuarbeiten. Teraz mamy przerwę na kadrę, mamy czas, aby popracować trochę nad pewnymi sprawami. Ja, und dann wieder im nächsten Auswärtsspiel angreifen, zu den Spielern entsprechend zu mir. I w następnym meczu wyjazdowym będziemy starali się znowu atakować i będziemy się starali następny wygrać. Nochmal Glückwunsch an mein Team. Jeszcze raz gratuluję mojemu zespołowi. Naprawdę był dzisiaj bardzo porządnie i jestem dumny z mojej drużyny. Dlatego, że Państwu, no zdecydowanie to był najtrudniejszy nasz mecz w tym sezonie. Pogrom jest bardzo dobrze zorganizowaną drużyną. Z wieloma zawodnikami o wysokiej jakości. I ten mecz miał różne fazy, różne momenty. Pierwsza połowa zdecydowanie myślę na korzyść Pogoni. My nie potrafiliśmy w wielu momentach założyć skutecznego pressingu. Pogoń dosyć łatwo operowała piłką środkową sektorze boiskiem. I ten obraz nie był najlepszy, także ta pierwsza połowa. Mimo tam jakichś naszych przebłysków i ta kontra była być lepiej rozegrana, może powstałem w fragmencie Pogoni, ale generalnie to nie był obraz tego, jakiego bym chciał widzieć w tej pierwszej połowie, dlatego przerwie zmiana przed Pedro Tipa, zagrał się troszeczkę inaczej w środku pola i powoli odzyskiwaliśmy kontrolę nad tym meczem. Szkoda nie wykorzystanej sytuacji, szczególnie tej Jean Amara, bo gdybyśmy wtedy zrobili tą bramkę, być może odbilibyśmy szansę.
szanse, większe szanse o to, żeby walczyć o zwycięstwo, tak? Ten mecz potoczył się zupełnie na nas w sposób taki nieprzewidywalny. Czerwone karty, nie kropioszki nie grał. Mocno się cofnęliśmy i tutaj pokój zaczynała być coraz groźniejsza. Fajne zmiany z latami rosyjskimi i też jakość spokoju tego zawodnika. Miał duży udział w szwigrance i no, niestety straciliśmy bramkę po bardzo ładnej akcji, po broni, po ładnej rozegraniu. No i tutaj słowa uznania dla zespołu, że potrafiliśmy jednak odpowiedzieć takim zrywem, takim charakterem na tą sytuację, że w ostatniej chwili tak do tego, który był bardzo dobrą zmianą, naprawdę zagrał, uważam, super tą drugą połowę. Jeszcze podkreślił to tak ważną bramką. Także tutaj słowa uznania dla zespołu, że pokazali charakter, że do końca wierzyli w to, że przynajmniej ten jeden punkt dzisiaj zdobyliśmy. Także tutaj biorąc pod uwagę całą czas tego meczu, możemy być dzisiaj umiarkowanie zadowoleni z tego.